I witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Makinosz, a przed wami kolejny materiał wideo z serii Metro 2033 Redux. I słuchajcie, wracamy na powierzchnię, aby tutaj czegoś dokonać. Wiecie co, jedna rzecz mnie teraz tak interesuje, bo jak może pamiętacie, mieliśmy tutaj przekaźnik. Udaj się na powierzchnię i znajdź przekaźnik. Mam takie pytanie, szanowna gro, czy gdzieś my tutaj przez przypadek nie pominęliśmy jakiegoś przekaźnika? Bo wiecie, tutaj niby jest jakiś przekaźnik, ale on jest zniszczony. Czy tam u góry gdzieś czasem nie było jakiegoś przekaźnika, który moglibyśmy wykorzystać, wiecie, aby nadać ten sygnał i jedną z tych misji odhaczyć tak naprawdę? Nic takiego teraz tutaj nie widzę, powiem wam szczerze, więc obawiam się, że istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że żeśmy coś pominęli. Tak teraz się zacząłem zastanawiać nad tym, bo nigdzie tutaj niestety, ale żadnego przekaźnika więcej nie widzę. A co więcej, nie widzę też możliwości powrotu tam do góry. A to akurat by było głupie, gdyby się okazało, że wiecie, że faktycznie tutaj przekaźnik gdzieś był i żeśmy z niego nie skorzystali. A czekajcie, tutaj są... Tutaj są drzwi jakieś. A proszę ja was bardzo, czyli coś jeszcze tutaj jest do znalezienia, moi drodzy. Albo po prostu sobie jest, bo nic więcej tutaj nie znajdziemy. Albo i znajdziemy. Da się tędy przeskoczyć, czyli jest jakaś możliwość, ale nie do końca, bo tutaj wszystko, tak jak widzicie, się po prostu w pewnym momencie zamyka. Czekajcie, wiem, gdzie jesteśmy. Jesteśmy tutaj, u góry. Pamiętacie? Tam na dół nie zeszliśmy, bo nie sprawdziłem, czy coś tam na dole jest, czy tam niczego nie ma. A okazuje się, słuchajcie, tutaj, że coś jednak na dole było. Były jakieś drzwi, których pewnie nie mogliśmy otworzyć od strony, od wewnątrz i musieliśmy wejść tutaj z powrotem, żeby móc te drzwi otworzyć. Słuchajcie, to jest genialne i fajnie, że jesteśmy w stanie tutaj do góry powrócić. Teraz tak. Demon odleciał, bo wyszliśmy na zewnątrz, proszę ja was bardzo. Cieszy mnie to niezmiernie. Wyłączymy twoje światełeczko. I teraz tak, możemy tu sobie zejść. Przynajmniej mam taką nadzieję, że nie połamiemy się. Dobra, zeszliśmy i teraz możemy wejść sobie. Tu do góry niczego chyba nie będzie, nie, czyli musimy cały czas po tym budynku sobie chodzić. To jest wejście w ogóle do tego całego budynku, gdzie tutaj już wcześniej byliśmy. I proszę bardzo, słuchajcie, no po prostu cudownie wręcz. Mamy tu masę pułapek. I mam tylko nadzieję, że nie będzie tutaj żadnego nazisty. Bo nie widzę absolutnie niczego, więc włączę tą latarkę. Na razie żadnego nazisty powiem wam, że nie widzę, więc światło sobie wyłączymy. Tutaj mamy jakiegoś nieszczęśnika, który zamarzł na śmierć. No niestety obecny świat na zewnątrz jest bardzo, ale to bardzo... Bardzo, słuchajcie, nieprzyjazny. Nawet dla tych, którzy ryzykują życiem, aby pomagać innym. I słuchajcie, dobrze, że myśmy tu poszli, bo mamy nową notatkę, mamy drugą notatkę, mamy drugi z dwóch wpisów, czyli tu trzeba było, słuchajcie, przyjść. Nazistom bardzo się spieszyło, by pozbyć się obrońców przeklętej. Nie chcieli nawet zaczekać, aż bestie zrobią to za nich. Oczywiście potrzebują tej stacji, muszą mieć więcej przestrzeni. Ale kim mogliby zasiedlić stację wyzwoloną tym sposobem? W metrze rodzi się tak mało dzieci, a jeszcze mniej spośród nich dożywa dojrzałości. Suchy mi mówił, że sama tylko Moskwa miała kiedyś 15 milionów mieszkańców. Teraz w metrze jest nas najwyżej 50 tysięcy. Może to nawet wszyscy ludzie na całej planecie?
a jednak wciąż mordujemy się za wzięcie, jakby nadal były nas miliony. Z 6 miliardów ludzi żyjących kiedyś na Ziemi pozostał tylko popiół. Popiół i pył. Są wszędzie wokół, chrupią nam pod butami, przybrali postać piasku i gliny, pyłu i śniegu. A my obficie podlewamy ich świeżą krwią, jakby w nadziei, że z takiej gleby wyrośnie dobry plon. No powiem szczerze, Arcium, czasami te twoje wizje są naprawdę, naprawdę bardzo, ale to bardzo dramatyczne, ale powiem szczerze, że masz tutaj naprawdę sporo racji, jeżeli mam być szczery, jeżeli chodzi o to, co stało się w uniwersum Metro w tym miejscu. I gra nam się zapisała. Mamy kolejnego quick save'a, co prawda w zupełnie innym miejscu, niż bym się spodziewał. Czas wymienić filtr. Zróbmy to więc. Mamy tutaj kolejne latareczki, które wyłączymy. I co my tu mamy? Mamy, słuchajcie, radioodbiornik. Czyli faktycznie, słuchajcie, to było tutaj coś ukrytego. I rzeczywiście... Rzeczywiście, słuchajcie, zniknął nam cel, aby przekazać ostatni przekaz od dzieci, przekazać przedostatni przekaz. Aby nadać ostatni z przekazów dzieci Metra. I no, udało nam się to zrobić, udało nam się wypełnić tutaj naszą obietnicę. I dzięki temu Metro, a dokładniej Polis, wie, że coś złego stało się na stacji, którą oni bronili, więc najzwyczajniej w świecie, no serce, wiecie, serce nam tutaj troszeczkę się raduje i w ogóle i w szczególe i wszystko wskazuje na to, że faktycznie coś więcej nam się tutaj udało. I słuchajcie, tego nie zauważyłem tutaj wcześniej, faktycznie tu można było zejść, tutaj były drzwi zamknięte i te zamknięte drzwi, moi drodzy, najzwyczajniej w świecie, no, prowadzą nas z powrotem do tego samego miejsca, gdzie już wcześniej byliśmy. Klucza dalej tutaj nie mamy, tak, w dalszym ciągu klucza nie mamy, tu nigdzie tego klucza też nie widzę, żeby się gdzieś znajdował. Tu przy twoim ciele nie widzę właśnie klucza również żadnego, czyli tego klucza już raczej, powiem wam szczerze, nie znajdziemy. A nawet gdybyśmy go znaleźli, to co? To może troszeczkę więcej amunicji na wymianę, której mamy 995 sztuk. I raczej do końca gry nie uda nam się tego wszystkiego w żaden sposób tutaj wydać. Fajnie by było, gdyby gra znowu zrobiła tutaj quick save'a. Ale podejrzewam, że to jest marzenie, słuchajcie, ściętej głowy, żeby gra po prostu nam znowu tutaj jakiegoś save'a walnęła i żebyśmy mogli się cieszyć się z tego, że wiecie, że najzwyczajniej w świecie coś nam się tutaj uda. Teraz tak, niech oni strzelają do tych demonów. My już wiemy, jak my powinniśmy tutaj iść. Naprawdę mam tylko cichą nadzieję, że nas żaden dupek tutaj nie zauważy. Niestety
dupki nas zauważyły i teraz pytanie, gdzie się zrobił ostatni punkt kontrolny? Ostatni punkt kontrolny zrobił nam się tutaj, czyli będziemy za każdym razem teraz musieli schodzić na sam dół, żeby, moi drodzy, coś tutaj więcej zrobić. Co prawda nie jest to aż takie trudne do zrobienia z tego prostego względu, że mamy tutaj otwarty ten skrót, który znaleźliśmy całkiem przypadkowo, ale w dalszym ciągu oznacza to, że za każdym razem, jak będziemy chcieli wrócić do tego obszaru, to będziemy musieli przez ten drobny kawałek się przebić. A to już mi się mniej podoba. Że będziemy po prostu musieli, wiecie, nadganiać kawałek drogi tylko dlatego, że mamy w tej grze system checkpointów. Naprawdę przydałoby się możliwość zrobienia quick save'a chociażby w tej grze. Bo faktycznie quick save'y w tego typu grach się sprawdzają i to tak dobrze się, słuchajcie, sprawdzają. Mam nadzieję, że to nie do mnie strzelaliście. Nie wiem, jak wyście mnie wykryli. Mało mnie to interesuje. Ale niestety oznacza to, że będziemy musieli, słuchajcie, się troszeczkę przebić przez okolice. I chyba też troszeczkę gra zgłupiała, jeśli mam być szczery. Tak, gro. Nie chcę nic mówić, ale okej, latające potwory są przerażające, ale potwory, które lewitują w powietrzu, to tak już nie do końca są przerażające i w ogóle i w szczególe i naprawdę zastanawiam się, co gra chciała nam tutaj zaprezentować. Ja wiem, że po prostu któryś z przeciwników się zgliczował i no... Nie wygląda to tak ładnie, jak wyglądać powinno, ale no innej opcji nie mamy i przemknęliśmy w jakiś sposób. Co prawda musieliśmy tak czy tak się tutaj ostrzeliwać z przeciwnikami. Теперь мне было ясно, что чёрную станцию уже заняли фашисты. Но раз Ульман ждал меня там, я должен был рискнуть. Chciałem coś jeszcze powiedzieć, że chyba źle poszliśmy, bo zaczął nam terkotać nasz licznik Geigera i wszystko wskazywało, że po prostu weszliśmy gdzieś, gdzie nas być nie powinno, ale za chwilę gra się przeładowała, jeszcze pojawiło nam się w lewym górnym rogu, że mamy apteczkę, czyli tak jakbyśmy co niecoś tutaj przegliczowali. Ale patrzę, słuchajcie, teraz na naszą tutaj... na naszą mapkę i patrzę na mapkę w książce, którą mam przed sobą. I w tym momencie jesteśmy na stacji, która nazywa się Ciemna w grze i w tym miejscu nie ma, słuchajcie, żadnej stacji. Najbliższa stacja, te stacje poniżej, mamy Sierpuchowskia, czyli Sierpuchowska. No to się zgadza. Mamy Sierpuchowską i nad nią znajduje się Dobrynińska. Tak, na nią znajduje się Dobrynińska. I potem ta odnoga, która tędy prowadzi od Dobrynińskiej do Polianki, tak jak widzicie, czyli to miejsce, w którym jesteśmy, to tutaj nie ma żadnej absolutnie stacji. I obawiam się, że w tym momencie absolutnie już odeszliśmy od tego, co znajdowało się w książce, na potrzeby większej akcji i pokazania, że w tym świecie, w tym uniwersum
mamy złych faszystów i mamy złych, czy też raczej powinienem powiedzieć nazistów niż faszystów. I mamy także, słuchajcie, złych komunistów. W ogóle to jest dość ciekawe, że gdyby powiedziano tutaj, że walczymy z nazistami, tak jak to jest napisane w książce, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ta gra nie mogłaby być wydana w Niemczech, gdzie Metro 2033 jako książka jest tak samo jak w Polsce diablo popularne. Więc pytanie za 100 punktów, czym się tutaj kierowano? W ogóle sam tutaj emblemat Czwartej Rzeszy, czyli to R takie pisane niemiecką taką czcionką, staroniemiecką czcionką, to moi drodzy, to nie jest prawdziwy symbol, czy też raczej prawdziwy herb Czwartej Rzeszy, bo herbem Czwartej Rzeszy jest trójramienna swastyka, no ale z racji tego, że no, nie można pokazywać niektórych rzeczach w grach, bo wtedy się ludzie obrażają i w ogóle i w szczególe, no to wiecie jak to jest zrobione. Czyżby to był Ullman? Co nam gra tutaj podpowie? Ciemna. Znajdź wejście na stację ciemną. Czyli znaleźliśmy Ullmana, bo zniknął nam wpis, że mamy znaleźć Ullmana. A co tak długo? I gdzie Paweł? Неужели он... Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придется действовать одному, прости уж. Выруби их генератор, в темноте будет легче проскочить охрану. Вот, возьми. Я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полису. Będziesz czekał w tunelach Polis. I co my tu mamy? Mamy podpowiedź, co tu mamy. Ostatni krok. Przedostań się przez faszystowskie stacje. To będzie więcej niż jedna stacja. Raczej bym powiedział, że to są przyczółki w tunelu, ale spoko. I to wszystko, co nam się teraz pojawiło. Co my tu mamy? Tu mamy rzeczy, których nie podniesiemy. Ty przy sobie nic ciekawego już nie miałeś, co by nas interesowało. Czyli nie pozostaje nam, słuchajcie, nic innego, jak tylko udać się... tędy, po cichu. Nie dać się wykryć przez nazistów. Proszę bardzo, dobry uczynek, że ich tutaj nie zabiliśmy. Nie wiem, czy słyszeliście, co oni nam tutaj mówili, ale oni mówili, że chcieliby zabrać swoje rodziny z dala od faszystów i chcieliby się gdzieś udać i zabrać na przykład swoje rodziny do Hanzy. I jeden z nich powiedział, że no można by to było zrobić, ale pamiętasz co się stało z ostatnimi, którzy próbowali zdezerterować? Co zabili ich i ich rodziny i tak skurczy byki. Innymi słowy... Mam nadzieję, że tutaj nie podejdziesz. Nie chciałbym cię zabijać. Zgaśmy światło. Mamy 5. A, bo pewnie miałeś przy sobie jakiś dodatkowy nóż i dlatego nam gra tutaj zaliczyła, że mamy więcej noży.
сражаться за чистоту русской расы в родном метро? Я с тобой серьезно разговариваю. Слушай, ну так образуйся. Что такое? Dobra, zabieramy się stąd, bo wiemy, że po tamtej stronie ci panowie raczej nie będą radośni, że się pojawiliśmy. I słuchajcie, weszliśmy chyba od tyłu. Czyli mamy dwóch, którzy będą pilnować generatora, ale niezbyt oni są chętni do pilnowania tego generatora. Ktokolwiek dotknie generatora, może go zniszczyć, to bardzo, ale to bardzo... bardzo łatwy do zniszczenia sprzęt. Aha. Dobrze wiedzieć, powiem wam szczerze. Zgasimy sobie tutaj jedną lampeczkę. Teraz tak, możemy to rozegrać na parę możliwych sposobów. Tutaj na dole możemy tego pana zabić i tego pana zabić. Dzięki czemu będziemy mieli troszeczkę większe pole do manewru. W ogóle jak wygląda nasz dziennik? Wygląda w taki sposób, że mamy dwa wpisy do znalezienia tutaj. Oj, tutaj wypadałoby przejść, nie zwracając niczyjej uwagi. Zgaśmy twoje światełko, bo tobie już nie będzie ono potrzebne, a może nas zdradzić. I powiem wam szczerze, że raczej tędy jeszcze nie pójdziemy z tego prostego powodu, że tu mamy ten generator. I wydaje mi się, że to będzie najprostsze, co można by było zrobić. Nic nie słyszeliście i nic nie widzieliście. Co prawda nie potrafię rzucać poprawnie tymi nożami, co rusz te noże trafiają mnie tam, gdzie trzeba. Ale wiemy przynajmniej, gdzie jest ten generator. Trzy noże, czyli moglibyśmy się cofnąć tutaj u góry i jakiś nóż jeszcze, słuchajcie, skombinować, żeby mieć chociaż cztery te noże, a gdzieś się wbił zapewne ten jeden nasz nóż, więc moglibyśmy go gdzieś tutaj znaleźć, ale to tam już mniejsza z tym. I teraz tu mamy dwójkę panów, którzy pilnują generatora, prawda? No, to tyle by było ze straży pilnującej generatora. I niech zgadnę. Niech zgadnę, moi drodzy. To jest to wyjście. To jest to przejście, które widzieliśmy tam u góry, czyli mogliśmy to wszystko pominąć i w ogóle nie przejmować się i nie zabijać tamtego komendanta ani nikogo z tych rzeczy i... no, bardzo, ale to bardzo prosty sposób tutaj również dotrzeć. Ale dotarliśmy w swój sposób i wyłączymy teraz ten wspaniały generator, przez co naziści stracą tutaj... stracą zasilanie, a tym samym... A tym samym, moi drodzy,
my powinniśmy zyskać możliwość cichszego przemieszczania się po okolicy. W tym sensie cichszego, że będziemy, słuchajcie, mieli tutaj teraz dodatkowe możliwości, których wcześniej nie było, bo mieliśmy włączone światło. I rzeczywiście on włączył aż latarkę, ten nazista, który teraz tam chodzi. Włączył latarkę na swoim hełmie, ponieważ no, wyłączyliśmy im zasilanie, więc jeżeli cokolwiek w okolicy było na to zasilanie, to w tym momencie tego zasilania już tutaj, słuchajcie, nie ma, bo żeśmy ten generator rozwalili. Fajny pomysł i dostaliśmy jeszcze dodatkowo dobrą karmę za to, co zrobiliśmy. I tylko boję się tego, że wiecie, że wyjdę, tu jest światło i ten nazista tutaj będzie chodził sobie. Aha, dobra. On sobie tędy będzie szedł, więc w całkowitych ciemnościach będziemy mogli się nim zająć, moi drodzy. Tak, w całkowitych ciemnościach będziemy mogli się nim zająć. I teraz pytanie. Czy w tym miejscu pomoże nam noktowizor? Odpowiedź brzmi: pomoże nam i to bardzo. I w którą stronę, szanowna gro, będziemy mieli iść? My mamy się udać w tamtym kierunku. Dobrze wiedzieć, czyli zwiedzimy sobie z tej strony, zobaczymy, co z tej strony się kryje. Z tej strony mamy zawalony tunel, więc tędy raczej nie przejdziemy. I moje pytanie powinno brzmieć, czy kogoś tutaj w okolicy nie będzie. Wygląda na to, że nikogo w okolicy nie ma. Jedyne co, to mamy, tak jak widzicie, tutaj ślepy zaułek. A co idzie za tym ślepym zaułkiem, to nie mamy absolutnie niczego. Tu możemy wejść na... tam na dół. O, proszę ja was bardzo, gdybyście nie mieli dobrego shotguna, to możecie go sobie tutaj podnieść, ponieważ znaleźliśmy skrytkę jakiegoś stalkera. No i proszę bardzo, i przy okazji znaleźliśmy też dodatkową amunicję. Fajnie, wszystko pięknie, mam pytanie. Gra chce, żebyśmy szli w tamtym kierunku, czyli pewnie musimy... czyli teraz będziemy musieli się pewnie cofnąć. Musimy się cofnąć do tamtych drzwi, gdzie stała tamta dwójka tamtych cieci, którzy pilnowali i nie wiedzieli, czego tak naprawdę pilnują, bo teraz nie będzie tam światła i dzięki temu będziemy mogli przejść niezauważeni. To jest bardzo mądre rozwiązanie ze strony gry. Naprawdę bardzo, ale to bardzo mądre i sobie tu zeskoczę. Głównie dlatego tutaj chcę jeszcze zeskoczyć, słuchajcie, żeby zobaczyć, czy tutaj coś się nie kryje. Odpowiedź brzmi: niczego tutaj nie widzę. Tak samo jak nie widzę niczego w tym miejscu, czyli innymi słowy te tunele tutaj wszędzie są zabarykadowane właśnie przez czwartą rzeszę. Czyli naprawdę przygotowują się do takiej solidnej inwazji i ataku na Polis, albo na Hanzę. Prędzej na Hanzę, bo Hanza jest tutaj bliżej niż Polis, więc faktycznie wydaje mi się, że prędzej będą po prostu tutaj starali się podbić Hanzę, czy też przeciąć ją. Słuchałem, czy w którą stronę idzie ten koleś, ale to jest tamten koleś z zewnątrz i on...
Toż to, no. Czy uda mi się ciebie wywabić? Żebyś podszedł tutaj, czy raczej... A twój drugi kolega to gdzie się podział, bo... Mam taki lekki przestrach. Ilu was tu jest? Trzech na chwilę obecną. Tak, trzech. Интересно, почему у нас в Рейхе столько мутантов ловят? Есть вас тройка. Сразу полно этой сволочи. Чего их нам так тянет? Jesteście ślepi. To muszę wam oddać, że jesteście cholernie ślepi, moi drodzy. Czyli było was więcej. Ten rozglądał się nawet, słuchajcie, do góry. To jest trochę niepokojące, że wiecie, że on się rozglądał właśnie do góry, sprawdzał, czy kogoś tutaj nie ma. Tędy boję się zejść. Tutaj są co prawda schodki, ale boję się tędy zejść z tego prostego względu, że mamy tutaj przeciwników. Ktoś zauważył, że zgasło światło. Nic nie zauważysz, mój drogi. Nikogo tu nie było. Zmienisz się zastanawiał. Nie wiem, czy oni znaleźli tego trupa. Gdzie się ukryłeś? No, troszeczkę chyba się wkurzyli. Bo coś usłyszeli, ale nie do końca wiedzą co. Wy naprawdę do końca chyba nie wiecie, co żeście zobaczyli. Wczytam, słuchajcie, poprzedni... No nie wierzę. Gra nigdzie nam nie zrobiła, słuchajcie, quick save'a po drodze. Oj, pożałuję teraz tego, że zrobiłem, wczytaj, poprzedni punkt kontrolny. Oj, bardzo pożałujemy, słuchajcie, że zrobiłem, wczytaj, poprzedni punkt kontrolny. Ale przynajmniej wiem, gdzie znajduje się poprzedni... Gdzie znajduje się, słuchajcie, poprzedni punkt kontrolny i to jest niestety troszeczkę demotywujące. Bo najzwyczajniej w świecie, nie wiem, czy zauważyliście, ale to będzie oznaczać, że jeżeli... skończymy. Jeżeli za chwilę skończymy, słuchajcie, ten materiał wideo w jakiejś najbliższej przyszłości, to najzwyczajniej w świecie. I teraz gra nam zrobiła quick save'a. Wczytaj punkt kontrolny. Czy po prostu wcześniej jakoś pominąłem ten
punkt kontrolny, czy o co tutaj chodziło? Dobra, podnieśmy sobie tą amunicję. I powiem wam, że no jestem troszeczkę... Nawet troszeczkę bardzo jestem zdegustowany tym, że w taki sposób to się wszystko tutaj rozegrało. O, widzicie, to pominęliśmy tą rozmowę, bo przerwaliśmy im tą rozmowę wcześniej i naprawdę gra nigdzie nam nie zrobiła quicksave'a wcześniej. To jest troszeczkę dziwne. Dlaczego to się tak stało? Jak работает генератор? Если только к нему никто не прикоснется. Все на соплях, ржавая хреновина. Приставь к нему охрану. Тоха, косой, сюда, смотрите за генератором. Если я вас поймаю за картами, вздерну. No to już wiemy. I oni, słuchajcie, w pewnym momencie oni we dwóch usiedli. Jeden siedział przy tym generatorze, a drugi do niego przyszedł i prawdopodobnie chcieli zacząć grać w karty, ale my im to brutalnie przerwaliśmy, zabiliśmy ich i ten generator również w jakiś sposób tutaj zniszczyliśmy. Poczekamy, aż oni się rozejdą. Nie wiem, co on tutaj wyprawia. Taniec jakiś godowy albo cholera wie co. Nie znam się na zwyczajach nazistów ani faszystów, więc nie wiem, może to jakiś rzeczywiście taniec godowy albo coś w tym stylu. Ale ty giniesz. Ty też giniesz. I powolutku, słuchajcie, schodzimy tędy i mamy cichą nadzieję, że tym razem gra zrobi nam gdzieś quick save'a. Bo ogólnie rzecz biorąc, to jest dziwne, że taki, wiecie, taki duży kawałek tego wszystkiego przeszliśmy, a quick save'a żadnego nie uświadczyliśmy. Może zrobiliśmy to w niewłaściwej kolejności, albo nie wiem, albo zrobiliśmy coś nie tak, że gra nam tego quick save'a nie chciała tutaj zrobić, wywołać. Nie mam bladego pojęcia, powiem wam szczerze. Ale wydaje mi się, że to jest taka dość absurdalna sytuacja. To jest taka według mnie dość absurdalna sytuacja, że wiecie, że robimy jakąś rzecz kluczową dla fabuły i tak czy siak nie dostajemy tej nagrody w postaci quick save'a, dlatego mówię. No kurczę, bardzo, ale to bardzo przydałoby się to, żeby save'y można było w tej grze robić, bo w tym momencie nie wiem, gdzie teraz gra nas po prostu... Gdzie gra nas po prostu wyrzuci. W momencie, jak wiecie... Jak tutaj za chwilę skończymy ten materiał wideo, po prostu... Po prostu nie mam bladego pojęcia, co gra tak naprawdę tutaj zrobi. Słuchajcie, zauważcie, że zgasła ta żarówka. Wcześniej my ją wykręciliśmy, a teraz, kiedy wyłączyłem generator i ją tutaj zostawiłem, to najzwyczajniej w świecie ta żarówka po prostu zgasła sama z siebie, co oznacza, że faktycznie wykorzystanie tego generatora
do wyłączenia i do zaciemnienia całej tej stacji. To jest bardzo, ale to bardzo dobry pomysł. Włączmy sobie noktowizor. Muszę przyzwyczaić się, słuchajcie, do chodzenia z noktowizorem. Tu chyba jest zamknięte i po prostu gra nam daje znać, że tędy nie przejdziemy. Tutaj wyjścia nie ma. No ale nie zostaje nam, słuchajcie, nic innego, jak tylko właśnie w tym momencie pójść i spróbować jeszcze raz przejść to wszystko, tylko że od tej strony teraz. Chwila, chwila. Tu jest zejście na dół. Zejście, którego wcześniej nie widziałem. A które może prowadzić do jakiegoś miejsca, w którym, słuchajcie, coś fajnego znajdziemy. I co my tu mamy? Mamy nie tyle quick save, co mamy jakieś znalezisko. Pełno książek. Jakieś okulary do czytania, czyli znaleźliśmy jakiś winkiel, w którym kiedyś ktoś mieszkał, ale nie wiem, czy został zamordowany, czy co się z nim stało. Teraz, czy stąd będzie jakieś wyjście? Tak, tu jest jakieś wyjście. Zgaśmy światło. Oni są nad nami teraz. I gra nam się, słuchajcie, tutaj zapisała. No dobra, w takim razie tu skończymy nasz materiał wideo z Metro 2033 Redux. I faktycznie, słuchajcie, jesteśmy w tym momencie pod tym peronem, na który wcześniej wyszliśmy od góry. O, widzicie. Czyli innymi słowy, jest jakaś możliwość tutaj przejścia w zupełnie inny sposób tego. Naziści są nad nami. Teraz pytanie. Tędy będziemy mogli wyjść, czyli będziemy mogli ich, słuchajcie, całkowicie pominąć. Pytanie natomiast powinno brzmieć. Czy oni nas tu zauważą, jak tak będziemy sobie beztrosko kicać, czy raczej nie? Mogą nas zauważyć, bo widziałem tam światełko, czyli jacyś tutaj chodzą na zwiady i trzeba po prostu z tym wszystkim uważać. No ale tym, w jaki sposób to będzie wyglądało, jak się tutaj przekradniemy, zostawimy sobie na następny materiał wideo. Mam nadzieję, że ten materiał wideo z serii Metro 2033 Redux wam się podobał. I powiem wam szczerze, że kurczę, ten cały system checkpointów coraz bardziej mnie w tej grze irytuje. Ja wiem, że zostało to zrobione po to, żeby, wiecie, żeby ta gra dobrze się, wiecie, dobrze się nie tyle w nią grało, co można tutaj było w jakiś punkt tak zrobić zapis, żeby, wiecie, żeby ta historia była po prostu płynniejsza, jak gracz widzi, ogra mi się zapisała, to w tym miejscu po prostu zakończy sobie daną sesję grania albo jakieś inne niestworzone rzeczy w tym momencie sobie zrobi. Po to tylko, żeby, wiecie, żeby to jakoś było, ale niestety to jest jedna z tych rzeczy, która jest taką naleciałością w tej grze z czasów, kiedy ta gra była nowa, gdzie we wszystkich strzelankach i nie tylko w strzelankach, ale także w innych grach przestawiano się bardzo mocno na robienie checkpointów. System checkpointów był wszędzie i najzwyczajniej w świecie nie można było zrobić sobie po prostu quick save'a. Jasne, w niektórych grach było to tak załatwione, że były punkty, przy których gracz może sobie usiąść i zrobić sobie zapis, patrzcie na Tomb Raider z 2013 roku, albo na przykład nowsze gry typu Doom Eternal również posiada system checkpointów, jednakowoż w momencie, kiedy wiecie, przejdziecie przez jakiś checkpoint, zabijecie jakichś przeciwników, coś podniesiecie i wyjdziecie z gry do menu głównego, to gra wam się zapisuje. Nadpisuje, co prawda zostaniecie cofnięci do tego checkpointa, do miejsca, w którym ostatnio byliście, ale wszystko, co od niego zrobiliście do momentu, w którym wyszliście z gry i gra wam się dodatkowo zapisała, zostanie nadpisane. Innymi słowy, będziecie po prostu mieli możliwość powrotu do momentu, w którym wy byliście. Co prawda
kawałek na przykład cofnięci do jakiegoś innego miejsca, plus tam checkpointy naprawdę w Doomie Eternalu są bardzo, ale to bardzo często, ale też w innych grach strzelankach z tego czasu, tak jak z czasów właśnie, kiedy Metro 2033 wychodziło, bardzo dużo gier, nie tylko FPS-ów, ale też TPP gier, RPG przechodziło na ten durny system checkpointów i niestety to się bardzo tutaj rzuca w oczy i mnie osobiście irytuje. Nie wiem, jak wy do tego podchodzicie. Możecie to napisać w komentarzu, jak wy podchodzicie do systemu checkpointu, który nie ma również systemu, bo wiecie, jeżeli jest system checkpointów, ale obok tego jest na przykład system quick save'a, to fajnie by to wyglądało, ale gdzie, jeżeli mamy grę, gdzie tego systemu w ogóle nie ma, tego systemu quick save'a i polegamy tylko i wyłącznie na systemie checkpointów i czasami zdarza się tak, że checkpoint nadpisze checkpoint, potem następny checkpoint się nie wywoła albo gdzieś po prostu po drodze skrypt nie zadziała i nie wywoła się jakiś checkpoint i gracz jest zmuszony powtarzać bardzo dużo, duży fragment całej, słuchajcie, tutaj rozgrywki tego, co już raz zrobił, no to najzwyczajniej w świecie jest to mega, mega irytujące. Wypowiedzcie się na to, piszcie śmiało te komentarze, ja wasze wszystkie komentarze czytam i staram się na nie odpowiadać w miarę swoich możliwości, najczęściej po prostu odpisując wam komentarzem na komentarz, ale zdarza mi się odnieść do waszych komentarzy w którymś z kolejnych materiałów wideo z tejże serii. Jak na razie jednak ja się z wami żegnam, dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce, cześć!